Chwała Bogu. Chciałbym przeczytać psalm 40. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Cię nie dorówna. Gdybym ja chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mojej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą. Ci, co pragną mojej zguby, niech osłupieją z powodu swojej hańby. Niech ci, którzy mówią do mnie, ha, ha, niech się rozweselą i rozradują w Tobie. Wszyscy, którzy Cię szukają, niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. To jest wspaniały psalm, który też tak jakby obrazuje i po części moje życie, a po części tak, jak powinno ono wyglądać, a tak naprawdę nie wygląda. I też tutaj zwróciłem na dwie rzeczy uwagę, na które, nie wiem, wydaje się, że omówił o nich Roman. I wydaje się, że to są, nie wiem, psalm i objawienie. Dwie różne w ogóle rzeczy. O czym innym mówią. Psalmy wychwalają Pana. Objawienie mówi o tym, co będzie. A tutaj jest napisane, że tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. I do czego tęsknimy? Do tego, co miłujemy, a do tego, czego nie miłujemy, tak naprawdę nie tęsknimy. I tam Roman mówił o tym, że porzuciliście pierwszą miłość swoją. Jeżeli mamy tą pierwszą miłość do Boga, to my Go tęsknie oczekujemy i my modlimy się do Niego, a jeżeli ta miłość gdzieś przygasa, to nie jest tak. I pisze też tutaj, że o wielu zagrożeniach, które czyhają na Dawida, że które mogą mu zagrozić, a w tym właśnie w trzecim rozdziale objawienia, w 10 wersecie jest napisane, że ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby. Jeżeli my miłujemy Pana i jesteśmy przy Nim, to On nas zachowa od tej próby, a jeżeli tak naprawdę nie jesteśmy przy Nim, to On nam nie będzie pomagał. To jest bardzo ważne, żeby być blisko Pana, wtedy On nas będzie błogosławił. I tu jest też napisane, że zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim gromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też się odnosi do naszego życia, jako do zwiastowania słowa. Tak wierzę w to, że to się odnosi do zwiastowania słowa innym ludziom, tej prawdziwej dobrej nowiny.
tutaj, że nie zamknąłem swoich warg, a jak często, nie wiem, ja też zauważyłem, że często w swoim życiu ja zamykam swoje usta. Miałem raz taką sytuację, że rozmawiałem z pewnym starszym panem, on podszedł do mnie na przystanku, jeszcze się uczyłem w liceum i zapytał mnie o godzinę, która jest, bo czekał na autobus, on nie miał zegarka i tak też ta rozmowa się trochę potoczyła i tam, nie wiem, mogłem mu zwiastować, ale tak naprawdę mu nie zwiastowałem. Kiedy już wsiadłem do autobusu, tak przyszła do mnie myśl, że ty miałeś mu zwiastować. I właśnie wtedy też pomyślałem o tym fragmencie, że nie zamknąłem swoich ust swoich, a wtedy tak naprawdę zamknąłem. Ale kiedy będziemy to czynić i to wszystko, co tu jest opisane, jeżeli będziemy błogosławić Bogu, to On nam też będzie błogosławił. Amen.